samobójstwa. Były przypadki, gdzie na ćwiczeniach jeden drugiemu wziął pistolet, tylko nie wiedział, że ten P-64 załadował, zapakował na bodajże 7 sztuk amunicji, bo tam był sześciostrzałowy, był P-64. I jeden w komorze. Jeden w komorze, dokładnie. Takie sytuacje się zdarzały. Zdarzały się sytuacje, że byliśmy po strzelaniu, strzelaliśmy po 5 sztuk amunicji, magazynek był pusty, ale ktoś zapomniał, że ten ostatni pozostał. Zdarzały się tego rodzaju przypadki, tego rodzaju sytuacje. A ze strony demonstrantów kamienie, a może butelki z benzyną? Ze strony demonstrantów również były rzucane kamienie. Ja sam byłem tutaj obrzucony kamieniami niejednokrotnie, ale najbardziej takim drastycznym elementem było rzucenie trelinki z mostu Śląsko-Dąbrowskiego, jak przejeżdżaliśmy pod mostem i ta trelinka została wrzucona, ponieważ UAZ miał dach prezentowy, a jak były akcje, które były akcjami tłumienia demonstracji, samochody były odkryte, czyli dachy były pozdejmowane, prezentowe, ponieważ na UAZach były montowane tak zwane armatki do UGE-ów, to jest do granatów gazowych, z których strzelano. I do mojego samochodu została wrzucona trelinka, która trafiła idealnie pomiędzy mną a moim prawym, czyli moim dowódcą Zdziszkiem Deją, którego zresztą ostatnio byłem na imieninach i chciałem mu zrobić w prezencie, skontaktować się z tak zwaną grupą rekonstrukcyjną ZOMO. Chciałem przyprowadzić czterech takich żołnierzy, podjechać Nysą oznakowaną i polonezem, no ale niestety nie mogłem z nimi nawiązać kontaktu, bo było to zbyt szybko przed imieninami i muszę powiedzieć, ta trelinka wpadła nam do środka, wybiła dźwignię skrzyni biegów i wywaliła całą skrzynię biegów praktycznie, gdzie samochód został totalnie zdewastowany. No powiem, że otarliśmy się o śmierć, ponieważ gdybym skręcił odrobinę w lewo, czy odrobinę w prawo, któryś z nas mógłby dostać tę trelinkę na głowę. No i myślę, że nie gadalibyśmy tutaj dzisiaj na ten temat.